Co roku to pytanie zadaje sobie setki tysięcy uczniów, gdy egzaminy naturalnie przejdzie się z sukcesem. Którą uczelnię wybrać? Dlatego też trudno dziwić się, że spodek podczas targów edukacyjnych cieszy się taką popularnością. Czy dowiadujemy się tutaj o wszystkich tych wszystkich uczelniach, politechnikach. Jednak możemy się dowiedzieć czegoś więcej od osób, które się tutaj uczą również, od osób, które uczą. Więc jednak to na pewno więcej wiedzy niż na takim internecie można zdobyć tak dużo. Zdobywać wiedzę przychodzą osoby, które ciągle poszukują swojej drogi, ale również takie, które wiedzą, z czym będą wiązać swoją przyszłość. Jestem teraz na fryzjerstwie i kosmetologia byłoby dobrym dopełnieniem ogólnie mojego zawodu. Bez względu na to, czy precyzyjnie ma się zaplanowaną swoją przyszłość i szuka się jedynie dopełnienia, czy wręcz przeciwnie, koncepcje co do przyszłości ciągle ulegają zmianom. Jedno pozostaje niezmienne. Profesjonalne podejście podczas targów do potrzeb przyszłych studentów. Potwierdzają to pracownicy Akademii Śląskiej, jedynej niepublicznej szkoły wyższej z kierunkiem medycznym w Katowicach, zaznaczając, że przy wyborze w grę wchodzi nie tylko atrakcyjność danego kierunku. Przede wszystkim tutaj właśnie dla osób, które są zainteresowane studiami, przedstawimy całą ofertę oraz zakres studiów, jakie mamy kierunki, co mogą u nas studiować na uczelni, jakie są też inne aktywności na uczelni, typu na przykład wyjazdy. Targi to nie tylko rozmowa, ale również szansa na przyciągnięcie uwagi. Tak zwana bieżnia VR. Można po prostu doświadczyć, że tak powiem, nowej rzeczywistości nie tylko za pomocą Google, ale też za pomocą tej platformy do poruszania się. Czyli jeżeli postać w grze się porusza, tutaj trzeba ten ruch, że tak powiem, nogami też wykonać. To już 25. edycja targów edukacyjnych i do środy Spodek na pewno odwiedzi nawet kilka tysięcy osób.